Rozmawiam z panem Tadeuszem Latasiewiczem, Gorliczaninem, którego siostry zginęły rozstrzelane w rozwadowie w Harzewicach za działalność przeciwokupantowi. Bardzo proszę, może pan by opowiedział coś o swoim dzieciństwie. Urodził się pan w roku... Tak. 1928. Tak. Czyli pamięta pan wybuch wojny? No to miałem przecież 11 rok. Proszę opowiedzieć, co pan pamięta. Cóż, co pamiętam. No. Pamiętam, że jak miał być front, to tam, gdzie jest szpital, tam były pola, gdzie jest kościół obecnie, tam ustawili się Wojsko Polskie i nas wyprosili, żebyśmy poszli na Blich. Bo pana dom rodzinny jest na Ariańskiej. Tak. Na Ariańskiej. Tak, no Węgierska była wtedy. Tak. Ariańskiej nie było ulicy. Czyli musieliście się przenieść na Blich. Tak. I to był, nie wiem, który... trzeci, czwarty, piąty wrzesień. No i ja szedłem... A dużo tego wojska, przepraszam, było? Proszę? Dużo wojska było? No było dość dużo, a mieli cały sztab na stadionie. Tam byli zgrupowani, a tutaj mieli karabiny na takie maszynowe, coś ze trzy ustawili. No i tam ich trochę tam było, nie? No i ja szedłem na Blich, bety niosłem, żeby tam... A przepraszam bardzo jeszcze, pana rodzina składała się z ilu osób? No wtedy, no to byliśmy no rodzice i my czworo. Was czworo było? Tak. Mhm. Siostra, ja i dwie siostry, które zginęły. No i szedłem i nagle słyszę, że hurgot. Popatrzyłem, samolot. Samolot. A ja jestem na środku rzeki. I nagle puk, 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 puk. Patrz, co się dzieje? Przed samym moim nosem i do mostu strzelał karabinem maszynowym. Do dziecka. Ten samolot. I on zaraz, jak tam zobaczył ich, zawrócił i pojechał. Poleciał tam. No i ja pojechał, uniknąłem szczęśliwie, bo mogło mnie to trafić. Mogło. Bo to naprawdę było... Nie mogę, bo... Nie było pół metra na pewno. Jak cały czas szedł... Czyli miał pan szczęście. No właśnie. To 4 razy strzelali do mnie. Ruskie na końcu. Ruskie na końcu. To proszę opowiedzieć po kolei. No i przewiozłem to wszystko do tego, no ale za 2 dni już wycofali się, nie przyszli i pojechali i nie było nikogo. Oni dopiero 11 czy 9 Niemcy przyszli. No i to tak było. No. Pamięta pan tych pierwszych Niemców, jak pan ich zobaczył? Pewnie, przecież poszedłem tam. Gdzie pan poszedł? Zrobili barykadę. Gdzie? Na węgierskiej Kościuszki, tam ten barykadę, no tak, takie różne, wóz jakiś taki stary był, jakieś tam panie, no, co było to, taką barykadę zrobili. I pilnowali tego? Proszę? Pilnowali, stali tam przy tym? Nie, to Polacy zrobili. A Polacy zrobili? Tak, zatarsowali, że to niby ten, co to dla czołgu takie było, no ale to jakie czasy były, to nie dzisiejsza technika. Tak, czyli no pierwsi Niemcy, tak jak to było? Tak, no to pierwsi Niemcy to przyjechali sobie jak na ten, my polecieli zobaczyć Niemców jako dzieci. Takie. A gdzie, tak. Gdzieście ich widzieli pierwszych? No właśnie tam. Tam przy tej barykadzie? Tak, przyjechali, bo to mówili, o Niemcy jadą, no to dzieci, to jest, nie takie dziecko, bo dziecko, to 10 dziecko, lat. Dziecko.
No przecież już 11, bo w 38 skoczyłem 10 lat, a to w 9. Więc... No i tego tak oni wzięli, Żydów od razu powyciągali i Żydzi rozbierali co? Tą barykadę. Barykada. Taka była. A no i dalej się żyło. No. No właśnie, żyło się, ale niektórzy żyli próbując walczyć z Niemcami i do nich należały pana siostry. Czy może pan coś opowiedzieć? Wie pani co? Tak, tak prawdę mówiąc, to to była głupota. Bo to nic nie dało, nic nie zrobili, nic nie tego, a wyginęło masa ludzi. U nas w tym roku, to był 43 rok, no to zginęło 100 ludzi ponad. Bo dwa razy było zabieranie, bo Rubiniaków wzięli w lipcu, zdaje się, to było, a siostry w październiku. No, moich też wzięli w październiku, no, Beniszów, no, tak. No. Zresztą zginęli razem z pana siostrami, no, prawdopodobnie. No, a tak? Tutaj Rubiniak, Rubiniacy, Mleczki, tam Puchajda, Tajak, tam. Czy rodzina pana wiedziała, że siostry są w strukturach AK? Nie wiedziała. Ja nie. Tylko wiedziałem, pan wiedział, że jest coś nie tak. Dlatego, że bo Rubiniak mieszkał u mnie, tak? Tak. No. I on to ich zwerbował. On zwerbował. Tak. I często, gęsto lecieli na tym i były takie ten. Jak już ja przyszedłem, i inna mowa była. No. Czyli ja pan przecież, podejrzewał, że. A ja już przecież miałem parę 10 lat, no to. Czyli podejrzewał pan, nie byłem. Tak, podejrzewał pan, że konspirują. No naturalnie, bo przecież. A rodzice? On wiedziałem, bo on był zawodowym wojskowym. Wojskowym, tak. No, to wiedziałem, że tu jest coś nie tak. No ale one się zaparły i jak zaresztowali... Pamięta pan aresztowanie? No pewnie. Proszę opowiedzieć, jak to było. No cóż, no to jego... On musiał się meldować. Tak jak mój dziadek. I koniec. Zameldował się i nie przyszedł. Aha, czyli nie przyszli do domu, tylko go zatrzymali. Już go wzięli, sprzątnęli. Wiedział o tym, że jest tak, że ten mógł pójść do lasu, jak inni poszli i tak dalej. Tak to było głupio zrobione moim zdaniem już wtedy. No i przyjechali do niej i ona tam coś tego zaczęła wojować. Ale do kogo? Do kogo? Rubiniakowej. Aha. Była w ciąży, a drugie dziecko miało 2 lata, czy nawet niecałe, no i z 5 ten najstarszy syn. No i tyle tam coś wojowali, no to nie mogliśmy ten i w końcu ją zabrali. Zabrali ją i nie wiem dokładnie, bo to nie pamiętam, za jakieś, nie wiem, 2-3 dni w końcu ją przyprowadzili, nogi czarne, to skopane, a ona była tęga i to widocznie, no tak o, popękały na trzy. Tak, o, mnie też to, bo byłem na pogotowiu na stary rok, na Sylwestra poszedłem się bawić. No cóż. To mi tak namordowali, że... Najważniejsze, że jest wszystko w porządku. No i... No wróciła tak, właśnie. No i w końcu powiedziała, gdzie jest. Był w nawozie, bo tam myśmy chowali za Niemców kozy, kury, mama miała, nie, tego świnie się chowało. Tam był nawóz taki za szopą i on tam trzymał ten
w nawozie. Co trzymał? Pistolet i amunicję. No i w końcu, a myśmy poszli z tamtej drugiej strony, że co, oni tam idą z tyłu, nie? Niemcy tam poszli? Tak, nie Niemcy, gestapowcy. Gestapowcy. No i patrzymy, grzebią tam, że grzebią, no i jest paska. Widzieli. No i popatrzyli na to, a my z daleka tam, od ulicy wypatrzyli, bo to całkiem inaczej było, bo dziś jest inaczej. No i zabrali ją i już nie wróciła. A dzieci? A dzieci zabrała Rubniakowa, Rubniakówna tam do siebie. Wychowała? No i wychowała ich później. No. A jak było z siostrami? A to siostry wtedy nie było, nie, nic z nimi nie miało do tego, bo to był pierwsze aresztowanie tych wszystkich, a później był drugie. Październik. To było w październiku, a to było chyba w lipcu, no. Może w czerwcu, no nie wiem. Ale w lecie to było, może w sierpniu, początkiem. Tak było, no i tak się skończyło. Nie wróciło. Podobno tak mówili, że ją tam zastrzelili, czy jak na Kierków wywieźli. Bo tam czasem właśnie chowali na żydowskim cmentarzu. Jak z gestapa wywozili. A jak nie, to wywozili tam za Jasło. No też tam byłem. Też tam strzelali, tak. Wywozili. Chciałabym jeszcze usłyszeć o tym, jak aresztowano pana siostrę w październiku. No cóż, no, przyszli po północy. Ilu ich przyszło? Nie pamiętam, dwóch na pewno, a może trzech. One nie miały żadnego cynku, że mogą być aresztowane? Nie wie pan. Nie wie pan. Raczej chyba nie. Bo mama ich prosiła, jedźcie tam, bo jak Rubniaków, tego to już były. Tak, właśnie, no niepewne, prawda? I mówiła im do Stalowej Woli, czy nawet koło Stalowej Woli. Tam była taka znajoma i mogli pojechać i byliby uratowani. No ale wracając do aresztowania sióstr, północ, tak? Po północy. Po północy. W moim przypadku tak. No i co, musieli stać z rękami do góry, do ściany odwróceni. Tam niby rewizję robili trochę. Znaleźli coś? Proszę? Znaleźli coś? Nie, nic nie znaleźli. Nic, bo one nic nie miały. One tylko po prostu jakieś wiadomości. Były łączniczkami. Tak, tym się najwięcej trudnił. Bo ta młodsza pracowała w sądzie. Tam jakoś ten, no bo ona zaczęła gimnazjum, no a tu wojna im przyszła i nie było to. A no i harcerkami były, no to. No i tak to zabrali. By pozwolili pożegnać się z rodziną, czy nie? No nic, tak zabrali. Mama tam zaczęła płakać, to tamto tego. Ale ludzie, nie, nic, bardzo grzecznie, bardzo grzecznie. Grzecznie? Nie, żeby tam jakiś tak coś ordynarnego na przykład, albo jakieś takie podniesienia wielkiego głosu, albo tak, nic nie było. Bardzo tak się odbyło. Spokojnie, bo wiem, że moja mama opisała o tym, jak aresztowano jej ojca i dwóch braci, to dziadek był bardzo chory na serce i chciała mama dać mu lekarstwo, to któryś z gestapowców uderzył ją tak w twarz, że jej zęba wybił. Także tam było inaczej. Tak, no. Mhm. To też było w październiku chyba, 16, jakoś tak. No nic. Nie, to było już pod koniec października 21. No, 19 ich rozstrzelano przecież chyba. 21. Pierwszego? Ja to gdzieś miałem nawet tą afisz. No nic, aha, ale, ma pan, tak, ten afisz o rozstrzelaniu. No,
Tak, była wywieszona. Była. Tak, wiem. Nawet na rynku. No to tak się to zakończyło i wywieźli, nic by nie wiedzieli. Nawet dali pierścionek, bo któraś miała pierścionek. Oddali? Tak, oddali. Oddali mamie. Dali mamie. Co pan opowiada? Tak, poważnie. Ale ich od razu wywieźli stąd. A drugi dzień najdalej już byli w Krakowie. Oni, a potem do Rozwadowa. Z Krakowa pojechali tam jako zakładników. Rozstrzelano w Harzewicach. Tak. One miały drutem kolczastym skute ręce. Tak my ich pochowali. Tak pochowali. Zaraz, bo pan miał to szczęście albo nieszczęście, trudno powiedzieć. Był pan przy ekshumacji w 1947 roku. Rozpoznał pan siostry? Proszę? Rozpoznał pan? Z mamą byłem. Z mamą pan był. Poznaliśmy, ile pan miał wtedy? 47, 20 lat? Nie, gdzie? Tak. Nawet nie całe. No, 19. 19. Proszę opowiedzieć. Ja wiem, że to straszne, ale... No i tego, i po bieliźnie, ale tak było rozebrane przejściowo. Mhm. Także w halce była spódnicy, tylko tego... I wzięliście, tu one są pochowane w Gorlicach, tam leżą. Tam są pochowane, dlatego że oni dawali przywóz i tego, ale 100 tysięcy złotych na trumny i na ten... Ja, nie mieli rodzice. Pan, ponieważ mój mąż pochodzi z Nowej Sarzyny, ja prawie każdego roku jestem w Harzewicach i zapalam świeczkę za naszych Gorliczan. Pokażę panu. Ja dawniej jeździłem, a teraz to już... A był pan na otwarciu tego pomnika w Harzewicach? Byłem. Ja też byłam. Tak. Byłem, ale to byłem już autobusem. Z Gorlic, bo jechała cała delegacja. Tak, moja mama, pamiętam, tam przemawiała. Ach, straszne to było też. Wiem, no, to nawet zdaje się, że przy odkryciu tak, była. Tak, sobie coś pamiętam. Tak, dobrze pan pamiętam. No i tam w kościele był, przecież msza była. Tak. No, w tym małym kościółku takim. Proszę mi pani powiedzieć. Tam na pewno była, to wie pani. Tak, wiem. Bo teraz to zjednęli ze Stalową Wolą. Teraz. Tak, jest to dzielnica Stalowej Woli. Bo to było za cmentarzem, cały ten... Jak sobie rodzice radzili potem tej tragedii? Ciężko musiało być strasznie. Mama się rozchorowała, a ojciec już prawie że padł, bo to w 50 roku zmarł. A dlaczego tak wcześnie? No bo zdrowie nie pozwoliło. Ale mówił pan chyba, że on był pobity też przez Niemców. Tak, tak. A dlaczego? No bo ktoś go doniósł, że radio mamy. A mieliście? Nie. No i siedział... Dwa tygodnie i... Na Szklarczykówce? Na Gestapo, na Szklarczykówce. Mm-hmm. Sam siedział. No. A później ja, nawet jak byłem fryzjerem, to mnie zaprosili. Wyszedłem tam na górę. Zostawili mnie. Szczelba, karabin. To sam w pokoju siedziałem chyba z pół godziny. Widocznie czekali, czy się zerwie. Do roboty. Zaraz, bo To był 45 rok. To kto pana tam wziął? Gestapo. Ale dlaczego? No bo oni przychodzili do nas do fryzjerni golić się szyć. A mnie zaprosili, żebym ich poszedł tam. Rozumiem. Na nie innych, inno, tylko mnie. Mhm. A pan pracował jako fryzjer w czasie okupacji. Tak. Proszę opowiedzieć, dlaczego tak się stało. Bo mówił pan, że nie miał pan pracy i byłby pan skazany na wyjazd na roboty do Niemiec. No ja dostałem kartkę. Tak, i uchronił pana kto? No uchronił mnie
Ten właśnie fryzjer. Nazywał się? Kozłowski, to powiem. Tak, ale nie nagrywaliśmy tego, dlatego chcę usłyszeć tę opowieść. Czy mógłby pan opowiedzieć, w jaki sposób został pan fryzjerem? No w taki sposób właśnie. Że? Że wziął mnie do pracy, bo ja już mam pracę i... Czyli podstawie... może od początku. Dostał pan skierowanie z Urzędu Pracy Niemieckiego na wyjazd na roboty. I tak. Uchronił pana przed wyjazdem fryzjer Jasielski, Kozłowski Władysław, tak? Tak. I dzięki niemu pan został w Gorlicach. Tak, tak. Aha, i stąd... I było tak, że jeden dzień do pracy, a drugi dzień do pracy w Niemczech. No w Polsce, tylko w Gorlicach, tylko... Dla Niemców? Dla Niemców. No i ja całe Gorlice okopałem. Saluteńkie Gorlice okopałem. Pracowałem przy moście. Ale co pan tam robił? No okopy robiliśmy. To nie tylko ja. Nas była kupa ludzi. To który to mógł być rok? Proszę? Który rok? 40. Czwarty. 44. No. Do 45 aż się już prąd przybliżył. Salutkie Gorlice. Od Jaglinika, tam po Kobylankę, po Sokół, po tutaj tu, lodownia. Wszystko kupowałem. I przy moście my robili w 45 roku. Wzmacnialiśmy ten most, że jak tam od Jasła wojska będą też, żeby się nie... Ale most był zaminowany, prawda? Proszę? Most był zaminowany. Nie. A może później był zaminowany, ale my jak myśmy go... Tak, no to wtedy nie. Niemcy zaczynają uciekać. Cóż mogę powiedzieć, jak jakiś dzień przed tym przyszedł Niemiec do nas, do domu, żeby mu dać coś zjeść. No i nie wiem, co tam mama miała, to nie wiem, co mu dała, jakiś chleb czy coś takiego jeszcze. Ten, no to on, panie karabin trzymał tu, przy sobie, do stołu. No i jadł to. Później zjadł, poszedł. I jeszcze tam tak było, że paru gdzieś tam na tym to pojechali, uciekli wozem jakimś, samochodem znaczy takim. No i tyle, i ci się cicho zrobiło, a na wieczór już ruskie przyszli. A ruskich no, pan i myśmy do mleczarni poszli z Adamem Cenerowiczem, nie wiem czy pani znała takie. On w ZUS-ie pracował. Nie znałam. No, był kierownikiem ten. Ale po coście poszli do mleczarni? Bo front, nie? Tak. Niemcy uciekają, ale Ruskie idą. No i poszliśmy i to no, duży budynek i tego. To nie tylko my, ale tam okolice. No i tam były do piwnicy te okna i poszliśmy z nim. Do tam wzięliśmy worki, piasku my nabrali na tacki, żeby pozatykać te ten. I to robimy, ja biorę z nim ten worek, a nade mną z wojskowego cmentarza ruskie. Strzelali. A jeszcze mam pytanie, a po co wyście zatykali te okna? No bo jak będzie strzelanina... Że się schowacie. No to worek z piaskiem zatrzyma kulę. Rozumiem. Czyli taki miał pan pierwsze spotkanie z Rosją. Tak, z wybawicielami, z wyzwolicielami. No, tak. Jasna Anielka pokocha. A jak widział pan ich? Jak oni wyglądali? To motłoch był po prostu. U nas byli 2 tygodnie tam w domu. Mieszkali? Tak. Major, czy nawet pułkownik, a major na pewno, i z taką przystojną dziewczyną.
I oni to, my poszli tam do piwnicy mieszkać, a oni w mieszkaniu w kuchni całe zasłali słomą i spali, tak? Tak na ziemi? Tak na ziemi. No i taki zatrzymali się, bo tam Grybowie tam też chcieli, po mnie przyszli, żebym tam poszedł jeszcze do roboty, bo ja już nie chodziłem w 45 roku w sierpniu, bo już nie było tak Niemców, że niektórzy jeszcze chodzili, a ja już machnąłem ręką, żeby, bo ja taka byłem, cholera, odważny, jak głupi, naprawdę. Państwo nie zdaje sprawy, jakie ja rzeczy robiłem. A jak oni wyglądali? To było wojsko eleganckie, czy odwrotnie? Takie freszarunki, różne mundury. Czyli nie takie. Było to umundurowanie jednolite? Nie. 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 To skąd było wiadomo, że to żołnierz? Bo miał karabin, pepeszę taką, z takim tym. Z bębnem. No to 600 tych naboi. On to tak siedziało, to tak strzelali, że jak chcieli trafić, to musieli ze 100 naboi wystrzelić, żeby trafić. A u nas dostawili tych naboi, tego wszystkiego. I co potem się stało? No ale zostawili. Mówi pan, że to zostawili. No zostawili. To co się stało? A, no to my tam trochę tych amunicji chłopaki wzięli, strzelali my jeszcze później. Gdzieś tam któryś karabin miał, uciął lufę. I tak my strzelali. Mama mnie hepchała, mówi, nie idź do nich. Daj sobie spokój, bo jeszcze się z tego... No, było niebezpiecznie, tym bardziej, że musiała się o pana bardzo cząść, skoro straciła dwoje dzieci, to no, tak o tych, co było. Zostały, musiała się troszczyć dwójnasób. Tak to było też. No i tak się tak stało. No i poszli. No i przyszedł młotok. Jak siedzieli, to u mnie mieszkał kierownik mleczarni za Niemców. Tak? Tak. To był Polak? Proszę? Polak? Polak. Z Poznania. Z Poznania. No i ten jeden lejtnant chciał zegarek. No i ten i chciał z ręki. No i ja ten nie chciał mu dać, nie? A on mnie lubiał, ten ruski. I uczył mnie rosyjskiego języka. Przecież litery mi narysował, pokazywał na gazecie, i nie chciał mu dać tę cebulę, nie? Taką ten. I ten tego wziął, repertował i ten, i ja pchnął go. Myślałem, że mnie zabije. Uderzył mnie, ale on mnie bardzo lubił. Ten, nie wiem, czy to młodszy lejtnant, czy starszy lejtnant. Tak to było. Tych lejtnantów, no jasne, ja nie lejtnant. Jeden się utopił w Maślance, w śmietanie. Jak to się utopił w śmietanie? No utopił się, bo kać była. Znaczy w leczarni. W leczarni. No to proszę opowiedzieć. A skąd pan to wie? No bo przecież myśmy tam chodzili. Ale po co żeście tam chodzili? A no, taki młodzi to... Aha, no dobrze. No i proszę powiedzieć, jak się młodszy lejtnant utopił w śmietanie, pan mówi. Strasznie śmieszne. Duża kać tam, nie widzę tam 300 litrów. I, no bo to tak pracowali, a to... No rozumiem, mleczarnia no musiała mieć kać. No i a on to chciał nabrać, a to śliskie, no bo to przecież mleko to tłuszcz, nie? Wtedy, no i on, a on pijany był i wpadł głową tam... Tą śmietanę. Tak, no i łyknął tak, że koniec. Ale co, nie wyciągnęli go od razu? Wyciągnęli go, ale to nie pomogło nic. Coś podobnego. Tak. I ciągnęli go i tam, bo tam coś robili, tam wodą go nawet oblewali, to już nie pamiętam, zabrali. Wiernie żołnierska. Mówię pani, co ja mam takich różnych sytuacji życiowych. Później to też mi tak, jak
przyszli po mnie na przykład. Ale kto? Pan Szus, niemiecki, ukraiński policjant. Czyli Niemcy. Tak, żeby chcieli mnie zabrać na tam na wykop jeszcze za Grybów. 45. W 45 roku w sierpniu. No i, a ja przyszedłem z pracy na obiad. I nie było jeszcze tego obiadu. Mama mi mówi tak, no idź tam do drewutni, przynieś suchego chleba, żeby, Boże chleba, drzewa, żeby podłożyć, co się szybciej ugotuje. No i ja wychodzę, a w drzwiach polski policjant, Barszus, z tymi takimi księżycem. I pyta się mi, gdzie tu jest taki? No gdzie jest tutaj taki? Tam. On się pyta mnie, gdzie jest. Gdzie pan jest? No, a ja nie wiem. Tak, dosłownie, takem się zachował. Tu. A to... I po schodach ten Ukrainiec mnie za kark. Ja mówię, no nic, no przecież tam ci mnie puścili i tego, tamtego. No ja tylko tu do drewutni poszedłem. Jakbym poszedł, tak zaraz do Jędrzka, do Staszka, drugiego. Pouciekaliśmy wszyscy. Już nie mieli kogo wywozić. Dobrze, to ja dziękuję bardzo za opowieść. Dziękuję.